musiałem od początku do końca korzystać z wytycznych na blogu, bo niestety przeszukałem cały internet i nie było żadnego śladu GPS do tej wycieczki. Polecam wam ten szlak, naprawdę. Jest dosyć dziewiczy, mało uczęszczany przez turystów, chyba w ogóle, bo nigdzie go nie ma na żadnej aplikacji, na żadnym przewodniku. Wspaniałe widoki, wspaniała panorama, niesamowite formacje skalne, więc nie zamulajcie w domu, wyskakujcie na szlak i hej przygodo, zapraszam do oglądania. Droga na Los Pedal. To tu dzisiaj mnie zaprowadził blok Corsese Sauvage na tą ścieżkę, żeby stąd wystartować i odnaleźć nigdzie nie występujący w żadnym przewodniku Casteddu Muratu. Gdzieś tutaj powinna prowadzić ścieżka, którą znaczą tylko myśliwi i miejscowi. Widzę, że tutaj się coś przebija. Więc chyba tak. Widać, że ścieżka jest tutaj świeżo wycinana. Mam nadzieję, że właśnie ona prowadzi do tego punktu, do którego chcę dotrzeć. Casteddu Muratu. Z opisu, bez żadnej mapy, wnioskuję, że to powinno być tutaj. Zobaczymy, jaki będzie finał tej wycieczki. Tymczasem jest bardzo stromo, tak jak to było opisane. Więc wszystko na razie się zgadza. Jest takich parę odnóży, wejść w prawo albo w lewo, co wskazywałoby na myśliwych, którzy wchodzą w krzaki, żeby przyczaić się na zwierzynę, ale nie jestem tego pewien. Być może trasa ta została tutaj odnowiona i tak jest przecierana przez pasjonatów zabytków historii Korsyki. Tutaj ten znak wskazywałby na myśliwych, jednak to była dobra decyzja, żeby wziąć długie spodnie i bardziej szturmowe buty, bo jest troszeczkę gęsto od krzaków i znowu sobie porysował nogi. Dzika Korsyka. Raczej nie spotkam tu dzisiaj turysty żadnego. Kamienie są poukładane, więc to mój kierunek. Jak widać, stromo się już wzbiłem w górę. Teraz takimi krzaczorami. Jeszcze kawałek, myślę, że jeszcze z pół godziny i będę na miejscu. No podejrzewałem, że trasa będzie wiodła właśnie takimi chaszczami. Wiedziałem, że to nie jest szlak ogólnodostępny. Ja znaczę trasę na aplikacji Visorando, więc zostawię link w opisie. Sam jestem ciekaw, ile kilometrów będzie mierzyła ta trasa, ile czasu mi zajmie. Jest to gdzieś na jakimś wzniesieniu. Mam nadzieję, że nie na tamtym, bo to jeszcze kawał drogi. Dziwne są takie obejścia, przejścia, jest parę skrętów. Zobaczcie na mapie, ten niebieski punkcik to ja, Casteddu jest czerwony, a droga główna gdzieś jest tutaj poniżej, nie? No i tak, muszę się kierować tamtą stronę, więc zapieprzam. I znowu mała wspinaczka do góry, to skała. Tu jakby jakaś brama pokazuje mi, że jestem już bliziutko. To widziałem kiedyś na zdjęciach, ale prawie 10-letnich. Pokażę wam w stawie. Był prześwit przez to i był taki fajny widok. Teraz z tyłu jest drzewko i jest takie zaciemnione. No i jest Casteddu Muratu. Prehistoria. Taką mieli obcinkę. Czy nie nadpływają banici? Wszystko pod kontrolą. A nie, to chyba chodziło, to było chyba to okno na świat. Super. Go. Opsa. Super widok. Z tego, co mogłem doczytać, to właśnie było napisane, że widać stąd pięknie Casteddu Muratu. Tam. Zobaczymy, na ile pozwoli mi zbliżyć kamera. Ale ja to widzę idealnie. Stamtąd też jest piękny widok, mogliście zobaczyć na jednym odcinku na morze. Też taki właśnie punkt obserwacyjny, czy barbarzyńcy się nie zbliżają od strony morza. A tutaj ci mieszkańcy mieli trochę wyżej. No i byli drudzy do odstrzału w razie najazdu. Ale widok jest kozak. Jestem ciekaw, ile tu jest metrów, zobaczę na aplikacji. No i co, będę się kierował na dół. No teraz z góry tutaj pięknie mi się rysuje. Tu te kamienie stanowiły jakiś mur. I tu był jakiś punkt obserwacyjny albo jakaś chata kogoś. Coś takiego. Musiało tu być. Jakaś budowla na pewno. W sercu góry. Tak kiedyś się tu wysadzali i mieszkali Korsykanie. Mam to. I teraz droga w dół. A że nie jest dość wyraźna, to zapieprzam, żebym zdążył do zmroku. A teraz, jeżeli podobała ci się wycieczka, to zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i do następnej wyprawy. Hej!